O czym to jest, czyli wyjaśniamy piosenki. I dzisiaj na waszą prośbę kocica Edyty Jończyk. I jedno możemy powiedzieć na pewno, kocica to utwór. Jak to leci? Jestem kotką, co tu kryć, inna nie potrafię być. Patrzcie, dwa krótkie, bardzo krótkie wersy, ale udało się autorce tego utworu zawrzeć w nich całe swoje życiowe credo. Tak, ona mówi nam jakby nie wprost. Miał nam mówi. Miał. Ależ to jest obłędna animizacja, prawda? Tak. Tu człowiek, traktowany jako zjawisko natury, prawda, otrzymuje w darze właściwości kota. Czyli nieskrępowana wolność. Wolność, dziewięć żyć i siku w kuwecie. Tak. Ale to i zarazem cudowna alegoria, bo to jest obraz kryjący pod dosłownym również i ukryty sens przenośny. To pięknie powiedziane. No. Pięknie. Autorka, pani Edyta, zaśpiewała, że jestem kotką. Jestem kotką. Jestem kotką. I my tam widzimy ukryty sens przenośny. Widzimy? Ale przecież oczywiście, Tomek, że widzimy, bo na tym polega zabieg poetycki typu alegoria albo coś. No. Dokładnie. Że na przykład chciałaby zagonić myszkę do dziurki. Tak. Albo coś. Tak, to jest raz. A dwa, raz. Jestem kotką, co tu kryć, inna nie potrafię być. To są słowa, przy których można się pokusić o alegorezę. Czy to jest jakaś choroba? Czy to jest takie, że jest metafora, ale jej nie ma de facto, albo jest taka podwójna? Alegoreza, czyli że nie, ten wers można interpretować dwustopniowo. Tak. Czyli jako przekaz znakowy bezpośredni, że egzystencjalne bycie kotką, ale jako przekaz głębszy, pozaliteralny. Dokładnie, bo dlatego, że podmiot liryczny tutaj pyta, co się stało z moim człowieczeństwem. Tak, bo jestem kotem. Dokładnie. Gdzie kończy się to, co ludzkie, a gdzie zaczyna się to, co zwierzęce, kocie. Albo to, co nieludzkie, prawda? Tak. To jest ważne z punktu widzenia takiego pogłębienia poznania. Arcyważne. Tak. Temu właśnie służy stawianie przez poetów ważnych pytań. I dlatego mamy panią Edytę. Tak. Do tekstu. Dalej. Pragnę tulić się, no wiesz, jestem pewna, że on też. I tak nam oznajmia pani Edyta w kolejnych wersach, ale pani Edyta, ale zarazem i podmiot liryczny swojego utworu. Czyli sugeruje nam to nie wprost, tak, dobrze mówię, że już się znają z tajemniczym onym. Że już tam coś się działo wcześniej, tak. A może już się w kotka i myszkę bawili. Tak frywolnie. Ale też zarazem podmiot liryczny tymi słowami, pragnę tulić się, no wiesz, jestem pewna, że on też. Tak. Komunikuje nam otwarcie swojej głębokiej potrzeby. Tak. Nie, że szuka drugiego człowieka, że pragnie bliskości innej istoty. Szuka drugiej połówki. Dokładnie. Drugiej połówki tego samego jabłka. Tak. Prawda? Tej samej brzoskwinki. Tego samego melona, arbuza, porzeczki, agresu, kota. Takie wyznanie w tym momencie utworu to jest jednak, doceńmy, duża poetycka odwaga cywilna. Duża poetycka odwaga cywilna, zaskakująca mocą wyznania. Tak. Zobaczmy, że podmiot liryczny, czyli to na początku utworu. Czyli w momencie, w którym autor nie ma jeszcze takiego swojego kredytu przychylności u odbiorcy, u czytelnika, u słuchacza. Ale i zaskakująca pewnym emocjonalnym obnażeniem się w tych dzikich czasach, to gdzie ściąganie majtek i wywalanie garmażerki na wierzch postawiliśmy na piedestałach. Tak zrobiliśmy. Tu zabrnęliśmy jako cywilizacja. A w tym momencie czysta jak łza Edyta mówi hello. Tak, może wy sobie nucicie, nie wiem, być może na sedesie. Pragnę tulić się, no wiesz, nie? A tu ukryte znaczenia wyjmują poza skalę. Tak. I przepraszam, i tak powiedziałby ktoś niekulturalny i nieobyty. Ale nie my. Ale nie. Dobra, wstęp mamy omówiony. Tak, omówiliśmy wstęp, co dalej? Przejdźmy, jako i autorka przechodzi do refrenu. Do refrenu. Do refrenu, który chyba jest ważny, bo powtarza go tylko w tym miejscu aż 3 razy. Ja liczyłem, a w całym utworze 9 razy powtarza refren. A refren, notujcie, idzie i to jest tak. Kici, kici, tu kocica i mała diablica. W koszuli od Wistula on seksu jest Dracula. I tu osoba nieobeznana i nieobyta z poezją zarzuci pani Edycie pewne braki w dziedzinie stosowania dopełniaczy. I będzie się śmiała, nie? Tak, bo powinny być, że od Wistuli. Kogo czego? Wistuli, prawda? Tylko, że wtedy się nie zrymuje z Wistuli z Dracula. No nie zrymuje się. Mogłoby być na przykład od Wistuli i się tuli do Drakuli, ale nie, ale po co? Nie. Ale nie, bo to jest... Myślę, że kolega nie zrozumiał tutaj, bo to jest celowy zabieg poetycki. Stosując pewien kulawy, niewprawny rym, autorka komunikuje nam, że nie czuje się komfortowo z tą sytuacją. Tak.
A wyznanie miłości adresatowi nie przychodzi jej łatwo, ja to wszystko rozumiem. Także, ja to chwytam. Że kotka nie każdemu chce jeść z rączki, tak mówi nie wprost autorka i podmiot liryczny tego utworu. Innymi słowy, nie każdy kot, każdy łiska z pierdoli. Nie każdy, nie? Tak powiedziałby ktoś niekulturalny, ale nie my. Tak. I to, słuchajcie, jeszcze jedna arcyważna uwaga. Przestrzega nas Jończyk w tym utworze przed działaniem złych sił ciemności. To znaczy? Lucyfer mówi, czai się w majtkach. Ale nie wprost. Diablica, jak, no nie wprost. Słowy to mówi? Że kocica... bo właśnie, kocica, mała diablica. Tak woła ten podmiot liryczny. No. I to... Nie dlatego, że to się rymuje. Nie. No ale Styczkowska zaśpiewałaby tu dziewczyna szamana, tudzież szatanka. Dziewczyna szatana by dziewczyna zaśpiewała. Dziewczyna szatanka dziewczyna szatana. Tak by zaśpiewała. No. Czyli diabeł kobieta. Szatanka. Dlatego szatanka. Uważajmy na to, co śpiewamy, żeby się nie musieć spowiadać. Słuchajcie, ale są też badacze, którzy w interpretacji utworów Jończyk oni obierają inne tropy. O. Tak. Ci zwracają uwagę na nowatorską odmianę rzeczowników przez przypadki. Może ja tutaj... W koszuli od Wistula, tak? Tak. Mianownik kto co, prawda? Tak. Dopełniać kto co. Celownik kto co, prawda? Biernik kto co. Narzędnik kto co. Miejscownik kto co. Wołacz kto co. Kto co. Ale też zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Kto i kot. To są te same litery. Zauważmy tę bliskość. Przypadek? Nie sądzę. Ja też tak nie sądzę. I stosując tę odmianę rzeczownika kot, trzymajmy się tego, otrzymujemy tak. Mianownik kot, dopełniacz kot, celownik kot, biernik kot, narzędnik kot, miejscownik kot, wołacz kć. Tak. Po trzech powtórzeniach refrenu autorka Tyłka Bladego, bo pani Edyta ma taki utwór w swoim repertuarze, czy nawet arsenale. Autorka Tyłka Bladego, popularna pani Jończyk, notuje: zawsze chodzę tam, gdzie chcę, robię to, co kręci mnie. O duszo poety, ty nad poziomy wylatuj, bądź jak ta taczanka na stepie akermańskim. Co najmniej akermańskim. Ale to jest ważne wyznanie, nie? Bo Jończyk niejako po kociemu oznacza teren na niwie spraw duchowych. Ponad egzystencjalnych, ale nie przyziemnych. I właśnie dlatego, właśnie dlatego mówimy i piszemy o pewnej znamiennej ponadczasowości tego utworu. Który, dodajmy słusznie, słuchany za 100 lat kocica, też będzie, tak, też będzie głosił te same niezmienne i uniwersalne prawdy i wartości, nie dające się zamknąć w żadnych ramach czasowych w szczególności. Tak. Ale Jończyk też woła do nas wszystkich. Ona woła do nas i krzyczy do nas, do współczesnych, krzyczy: podążajcie za marzeniami. Ona tak krzyczy i zrywajcie dzień dzisiejszy z krzaków róż. Czyli jak to ujął ktoś, karpia zjem, czy jakoś tak. Dokładnie. Z kolei, to można notować w zeszytach do Jończyk, psychologiczną głębię utworu poszerza emocjonalny stosunek. Zdaje się to oczywiste po wysłuchaniu kolejnych dwóch linijek tekstu, które idą, co następuje: jak kocica wiję się, jestem pewna, że on wie. Zostawmy to. Zostawmy. Bo znów Jończyk, autorka między innymi utworu Między nami cisza trwa. Piękny utwór. Znów umieszcza w swym utworze, a więc w tekście kultury, refren. W tym refrenie śpiewa: w koszuli od Wistula on seksu jest Dracula. Tak, w koszuli od Wistula. Przypomnijmy Wistula, kim był, prawda? Amadeo Wistul to dyktafon mody, bo on dyktuje koszulę, prawda? Tak. Urodził się z matki i ojca na malowniczej wyspie. Od najmłodszych lat pod wpływem matki nosił koszulę i tak mu zostało. Tak, on raz w spodniach i raz na spodniach. Czym szokował rodzinną wioskę? To jest zapisane w jego biografii. Mówili. Ma koszulę na spodniach. Przejdźmy do Drakuli. Bo to jest to, wspomnę, on seksu jest Dracula. Dracula. Chyba dwie kule, powiedziałby ktoś o smaku przaśnym, jak stara suma przylepiona krowym łajnem do starej tektury. Ale nie my. Kim był Dracula? Bo to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Otóż Dracula był Rumunem. I kocica jakby nie wprost komunikuje światu, czyli odbiorcom, że ona lubi rim dim dim dam daram dam dam daram bam 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 bam. Po rumuńsku? Po rumuńsku. Czyli z facetem z wąsami. To musi być wąsaty gościu, który nie zdjął koszuli, bo sobie zostawił, bo ładny w niej jest, i sprzedaje, no na przykład nie, co może sprzedawać? Pseudoskórzane kurtki na stacjach benzynowych. Tak? No,
Tak, ale właśnie, wąsy. I ci właśnie po ci podrapie dubsko wąsem i potem jest problem. Powiedziałeś wąsy. Wąsy. Kocica też ma wąsy. I to ich łączy, a nie dzieli. I jakby nie wprost artystka mówi, nie rozdwajajmy włosa na czworo, tylko kochajmy się. Make love, not wąsy. Dokładnie. Bo życie odwrotnie. Jest krótkie, mówi. A czas biegnie szybko, nie czekając na człowieka i kocicę, prawda? Pogłębiając tym samym przekaz. Dokładnie. Przekaz utworu, ktoś powie, a ktoś inny starszy powie tak, bo żeby coś dorzucić, przekaz pocztowy. No. Ej, ale dobra, jedna rzecz, tak, na języku polskim. Zastanówmy się, czy kocica diablica jest podmiotem lirycznym. Znaczy na pewno jest podmiotem. Tak, a czyli lirycznym to pozostawiamy ocenie Drakuli na przykład. Po prostu i tutaj zamilknijmy. Natomiast podsumowując, bo są tacy, którzy przewijają od razu odcinek na koniec, więc żebyście wy dostali podsumowanie. Kocica to jest utwór. Zdecydowanie. To jest utwór, który napisała, a więc jest on autorstwa pani Edyty Jończyk. Autorki takich obłędnych, niezapomnianych przebojów jak Jeszcze kiedyś przyjdzie mój czas. Jo. Bo podmiot liryczny tam czuje, że czas nadejdzie. Czy nauczyłam się żyć Blady Tyłek. Ma pani taką właśnie Ale piosenkę. Czekaj, jak Blady Tyłek? Co ona sobie nie opaliła i się tym chwali? Wiesz co, nie wiem. Mi się wydaje, że to jest bardziej taki celowy zabieg poetycki podmiotu lirycznego. Tak. Który niejako nie wprost, a więc dookoła mówi nam, oznajmia nam, że w jego życiu wydarzyło się coś niepożądanego. Także nie da się już nic zrobić, odwrócić niekorzystny rozwój wydarzeń. I ktoś inny zawarłby to, ten fatalizm w słowach dupa blada. No. Ale nie pani Edyta. Nie, Edzia nie. Edzia w utworze tym Kocica tak. Ona, czyli narrator i zarazem podmiot liryczny w jednym, ona nie eksponuje wątku złej pasy na osnowie, że tak powiem, losu. Nie. Ona się cieszy życiem. Tak. Cieszy się życiem i to jest, wydaje mi się, sukces. To jest miarą sukcesu tej piosenki. I inna ważna sprawa. Dwie celowo rachityczne zwrotki utworu i 9 razy zaśpiewany refren Jończyk przetyka frazą jestem pewna. O co chodzi? Celowo rachityczna. Cieszę się, że to odkryliśmy. Chodzi o to, że ona jest pewną kocicą. Tak. Pewna kocica. Jestem pewna kocica w domyśle. Tak. I o tym to jest. Ale przecież poezja nie może, że tak powiem, wywalać wszystkiego kawa na ławę. Nie. Pomyślcie o tym, słuchając utworu Edyty Jończyk. Dokładnie. Kocica, jeśli jeszcze nie mieliście takiej przyjemności. I koniecznie oznaczcie swoich znajomych, którzy potrzebują mieć tekst utworu. Gdzieś i tekst kultury na maturę się to może przydać. Tak. I też powiedzcie o nas swojej pani od polskiego. Tak, i oznaczajcie nas na TikTokach, Instagramach, tam nas obserwujcie, na Facebooku. A na Patronite możecie wbijać też i wspierać nasz kanał. Pisze się Patronite. Tak. Patronite. Podcast O Czym To powstaje między innymi dzięki wsparciu naszych patronów z Patronite. Naszych mecenasów. I sprawdźcie nasze inne rzeczy. Tam tak było, mamy. Puls Tygodnia mamy. Różne rzeczy mamy. Wbijajcie. Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbratowski. I Przemysław o dżinsowych oczach. Ktoś coś pragnie dodać tak jeszcze tu? Nie, myślę, że wszystko zostało powiedziane. Aha, i tu pod spodem piszcie nam w komentarzach, za jakie piosenki, za jakie utwory, za jakie numery mamy się wziąć w następnej kolejności. Podesłaliście nam Jończyk Kocicę i mówimy, to jest to. Właśnie. Może czegoś nie rozumiecie, to w tekście, to my wam to wszystko wyjaśnimy, rzucimy na szersze tło, na głębsze tło i na wyższe tło. Kocice, co miażdży tce. Powiedziałby ktoś nieobeznany. No a to, ale nie my. Ale nie my. Nie, ludzie, proszę cię. Nie radiowcy do czynienia z miłośnikami poezji. To my.